Dzisiaj choćby 35 km do debiutu. Cieszę się z tego debiutu bardzo. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek takiej fajnej drogi. No muszę zadbać o swoje zdrowie. No i walczymy dalej. Gratuluję Arturowi, bo gdzieś razem wspólnie się napędzamy na tych startach i to jest bardzo ważne, żeby mieć też taką osobę, z którą się rywalizuje, bo to dodaje bardzo dużo motywacji człowiekowi. Ja się bardzo cieszę. Fajna trasa. Trasę bym określał jako bardzo fajną. Jeden nawrót, który był dosyć ciasny, co oczywiście gdzieś tam nam nie pomaga, ale trasa była bardzo fajna. Jak najbardziej, bardzo mi się podobało w ogóle to przejście, tam wyjście z parku na tą polanę. Super pomysł i zawsze jeżeli trasa jest tak ułożona, że my na niej nie wytracamy prędkości, to jest na plus. Tutaj tak było, więc super. 26-21. Wygrać z mistrzem olimpijskim to jest duża przyjemność oczywiście, nie? Ja bardzo jestem szczęśliwy, że wygrałem dzisiaj, no, między innymi też z Dawidem, ale i też pierwsze mistrzostwo Polski na 35 km historyczne, więc jestem bardzo zadowolony. Znaczy pierwsze zawody, na których startuję w Opolu, trasę oceniam, no ogólnie urokliwa, bardzo, bardzo ładnie podobała mi się tutaj w parku, tylko po prostu dzisiaj jest dosyć mocno wiecznie, no a to jak chciałem atakować dzisiaj minimum na Mistrzostwa Świata, to no troszeczkę, znaczy bardzo mocno to utrudniało. I Artur Brzozowski, pozostanie mu 5 okrążeń do końca. Zawodnicy mieli do pokonania 35 km, 23 pętle po 1500 metrów. Na starcie stanęło ostatecznie 2 kobiety, 11 mężczyzn, jeżeli chodzi o rywalizację w Mistrzostwach Polski, a oprócz tego w walce o minimum na Mistrzostwa Europy i Świata było też 2 reprezentantów Republiki Czeskiej.